19 i 16 Rody Sojmurzyńskiej wraz z pójściem odcinkiem Lubszy do Lubszy w gminie Gubin zostało umieszczone w planach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, która gwarantuje możliwość dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich. Ponadto pismem Lubuski Urząd zwrócił się pismem do Departamentu Regionalnego Współpracy Zagranicznej i tu są sygnatury pism, zawnioskował o umieszczenie zadania pod nazwą Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin na tym odcinku Nysy Łużyckiej wraz z ujściem to odcinkiem rzeki Lubszy w programie współpracy transgranicznej Polska. Województwo lubuskie, Brandenburgia na lata 2014-2020. I tu zostaje też opracowana specjalna dokumentacja. Również dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zwrócił się w tym celu do wojewody lubuskiego o środki z usuwania skutków powodzi z roku 2013, która wystąpiła w mieście Gubinie w czerwcu ubiegłego roku na 3 lokalizacje rzeki Lubszy. Przy budynku wielorodzinnym, przy ulicy Wyspiańskiego, i tu jest dokładne położenie podane, przy ulicy Dąbrowskiego, również przy określonym budynku, są współrzędne podane. W dniu 11 czerwca otrzymaliśmy wiadomość, pismo od wojewody lubuskiego o tym, że zwrócił się do ośrodki na wyżej wymienione zadania do pana Rafała Trzaskowskiego, ministra administracji i cyfryzacji, pismem dnia i tak dalej, w kwocie 3 450 000 zł. A wobec czego taka możliwość będzie? Tak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, byłby jeszcze pytanie? Nie ma, dziękuję, wobec tego przejdziemy do pytań. Następny. Proszę bardzo, pan dyrektor by powiedział to, co ja mówiłem, tylko pismem przez dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji. Ja tak. jako radny tak o odpowiedź. Ja jeszcze odnośnie inwestycji drogowych. Czy ja dobrze słyszałem, robicie państwo dokumentację od Lenino do Oświęcimskie? Jest zaplanowany remont tego odcinka w tym roku. Tak. Łącznie z regulacją krawężnika. Czyli jest około 200 metrów drogi, 160, o, mam informację dokładną. To czyli tak się na ta tygodnia jeszcze 6-7 lat reszta będzie robiona. Dziękuję. A jaki jest koszt tego stosu 160 metrów? Koszt tego remontu Lenino Oświęcimska. To znaczy w tej chwili nie odpowiem, bo chcę, żeby to wszystko połączyć dopiero po przetargach, ile nam pieniążków zostanie, taki odcinek po prostu zrobimy. Tak, ten odcinek ma 160 metrów, pozostało jeszcze 601, także możemy sobie podzielić, ile to może potrwać. Dziękuję. To znaczy wszystko zależy od tego, do jakiego programu będzie. Na razie dofinansujemy w całości. Jeśli będzie opracowana dokumentacja i wejdziemy w program tak zwany Schetynówek, to będzie o tyle szybciej. To jest, jeśli chodzi o ulicę Piastowską, o zabezpieczenie, to już tutaj wspomniałem. Natomiast chcę powiedzieć to, gdzie tutaj było poruszone, jeżeli chodzi o prywatne, inaczej, zakłady rehabilitacyjne, które prowadzą pani Rutkowska i pan, tak. Państwo byli na sesji Rady Powiatu, przedstawiali swoje argumenty. Rada Powiatu podjęła uchwałę skierowaną do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo tylko Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatny, o przydzielenie dodatkowych punktów, żeby te i pana Smyka, jak i pani Rutkowskiej mogły normalnie działać zakłady rehabilitacyjne. Jeśli chodzi o Komisję Zdrowia, to ja tutaj nic nie dodam, nic nie ujmę, bo tutaj pan radny Patryk był na pewno, był starosta, był nowy prezes, z
którym ja nie miałem możliwości jeszcze, kontaktu, ponieważ zabiegamy, żeby cokolwiek. Myślę, że jeżeli będzie zarząd poświęcony temu, to będę mógł więcej na ten temat przekazać informacji. Myślę, że na Komisji Zdrowia było dość szeroko omawiane. Szanowny Panie Starosto, dwa lata rządzicie w powiecie. Ja miałem pytanie, co dalej z ofertą medyczną dla mieszkańców, kiedy będzie w gminie szpital. Rozumiem, że jest to retoryczne pytanie. Nie, potrzebuję odpowiedzi. Nic się nie dzieje. To maraz, zupełny maraz. Szpital, jako szpital jest. Ja sobie przypominam, panie starosto, że ta zmiana władzy właśnie odbyła się walką o szpital. Przejęliście władzę hasłem, że będzie ten szpital. Gdzie on jest? To znaczy szpital powiatowy, który istniał, istnieje dalej. Jeżeli tu chodzi o budynek wolny, chcieliśmy zrobić i jest i od 1 lipca ruszy rehabilitacja. Ale to nie jest, bo 7 osób teraz się pracy. Mogę Panie Przewodniczący? Proszę. Założenie wymawiano nam przez chwilę, że chce się uruchomić zakład rehabilitacji, żeby poprawić warunki dojścia dla pacjentów tego miasta. A w sumie otwarto oddział, zamknięto, czyli pozostała ilość usług taka sama, albo i mniejsza. Czyli dostępność dla pacjentów nie ma. A działanie, tak mnie przynajmniej uczono, pracować w służbie zdrowia są usługi dla ludności, a nie kasa dla jakiegoś tam przedsiębiorstwa. Ale tego jeszcze pozwolę sobie dodać, poddaję pod wątpliwość, dużą wątpliwość, jakość świadczenia tych usług, przez to, co wczoraj zostało na komisji powiedziane. W jakim wieku, z jakim stażem, z jakim doświadczeniem te osoby będą tam pracowały i wykonywały te czynności, te zabiegi. Też pozwolę sobie jeszcze tutaj dodać, że musi Pan mieć świadomość, że podjęcie uchwały, która chodzi do NFZ i zostanie pewnie gdzieś włożona do szuflady, to niewiele do zmienić. Ja wczoraj też już z Panem Starostą rozmawiałem. Koniecznie trzeba cały czas monitorować do Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłaszać, jeździć, pukać, tak negocjować, po prostu próbować tutaj walczyć, bo o tym. Panie Przewodniczący, jakość wykonanych usług, o tym decyduje pacjent przede wszystkim. Jeśli będą niewłaściwe usługi, to ucieknie stamtąd, czy pójdzie tam, gdzie są lepsze. Co? No właśnie. O to chodzi, że nie ma. Nie powinno się. Szanowni Państwo, ja mam pytanie takie. Czy Państwo zwiedziliście ten oddział rehabilitacji? I prosiłbym bardzo, żebyście tak z ręką na sercu powiedzieli, jaka tam jest aparatura, co jest. Ja nie jestem władzy, bo ja nie jestem fachowcem w tym kierunku, żebym ocenił to czy tamto. Narodowy Fundusz Zdrowia ocenia i podpisuje umowę z tym, kto ma lepszą aparaturę. Im lepiej będzie usłyszał do terenu, od takiej kontra. Aparatura, do której pacjent nie ma dostępu, to po cholerę taka aparatura. No po co? Jeśli ma 5 usług, a może wykonać 50 czy... Nie, no jeden z czynników powodujących uzyskanie kontraktu takiego, a nie innego jest wykazanie rehabilitanta z bardzo rzadką, drugim stopniem specjalizacji pani w wieku, o którym już mówiliśmy, ponad 70 parę lat. Zdrowia jej życzę, ale prośba do wszystkich pacjentów korzystających, aby pytali się za każdym razem o obecność tej pani na oddziale, ponieważ jest to warunek wypełnienia kontraktu. I zgłaszali każdą jej nieobecność do Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ nie przebywanie tej pani, nie wykonywanie działalności podczas otwarcia ośrodka rehabilitacji po prostu będzie niezgodne z kontraktem. Dziękuję. Mogę proszę. Panie Starosto, Pan powiedział, że jako Rada Powiatu stosowali się do Funduszu Zdrowia pismo o zmniejszeniu ilości punktów.
Ja rozmawiałem po tym spotkaniu w trakcie przerwy z panem prezesem, mam prezesem Nowego Szpitala i było się zdecydowanie, że nie ma szans. Nie ma szans, że te punkty będą przyznane, bo po prostu fundusz nie ma zdrowia. Później rozmawiałem się z panią z zarządu, która też była w pośrednim spotkaniu i powiedziała, że te istniejące już podmioty realizujące świadczenia z zakresu rehabilitacji mogłyby prowadzić działalność na bazie tych 2500 punktów, a dodatkowo, żeby korzystać z nadwykonań. Tylko wcześniej mówiła, że jest dużo nadwykonań na udział na przykład w położniczo ginekologicznym, no i NFZ za te nadwykonania im nie zapłaci. Także. Rozmawiamy o punktach, bo 2500 punktów to jest 2500 złotych. Panie starosto, chciałam zapytać, czy zorientowaliście się, ile ludzi będzie przyjętych w tym szpitalu na tej rehabilitacji? W tej chwili mamy w Lublinie dwa punkty i nie wiem, czy pan wie, ile trzeba czekać na masaż kręgosłupa. Nie, 11 miesięcy. Moi Państwo, odpowiem, jak to ruszy 1 lipca i zobaczę praktycznie, jak to funkcjonuje. Czy to będzie taśmowe? Czy co to będzie? Ja sobie nie wyobrażam, że teraz mamy dwa punkty, później będzie jeden punkt i zmniejszą nam się kolejki. Będą punkty 3, bo będzie zakład rehabilitacji w bloku przy ulicy Książkiej, bloku A, i będą dwa zakłady pana oddzielne, które jest pani Rutkowska i pan. Którzy zaczynają zwalniać ludzi, tak? Punkty zostaną rozdzielone. Którzy zaczynają zwalniać ludzi. Ja dziękuję, żeby mnie pani 70-letnia osoba po plecach. Dziękuję bardzo. Nie można tak w sposób tłumaczyć. Pani Rutkowska dała pracownikom już wypowiedzenia, ponieważ za 2,5 tysiąca otrzymywanych z NFZ-u nie będzie w stanie im zapewnić wynagrodzenia. Kubin ma tyle samo punktów w tej chwili przed byśmy poprosili kogoś z Narodowego Funduszu Zdrowia i by wyjaśnił, bo ja nie jestem w stanie, ani nie odpowiadam za przydział punktów, ani za jakieś umowy zawarte między Narodowym Funduszem. My możemy mieć tylko, logowaliśmy, aby była rehabilitacja w Lublinie. No jest, ale to jest. I zobaczymy. Mogę panie przewodniczący? Mam pytanie, czy powiat z racji tego, że szpital, powiedzmy dzisiaj, on tam zrobił, bo kupił aparat, obniżył w jakiś sposób czynsz szpitalowi? Nie, w tej chwili nie ma nic takiego. W tej chwili? To znaczy na dzień dzisiejszy. A jutrzejszy? Nie odpowiem, bo nie mam, ja nie widziałem żadnych jakichś. Nie, chodzi mi o to, czy jest to jakoś powiązane z umową. Czy jeżeli na przykład, bo chyba pan Wiertyczak ostatnio o tym mówił, żeby jednak radni lublińscy za tym głosowali, o ile pamiętam na sesji. Miał chyba żal do radnych i powiatowych. Czy w takim razie, jeżeli powiat wykonuje jakiekolwiek inwestycje na szpitalu, tak nie wiem, kupuje aparaturę, robi remont, czy przez to powiat obniża szpitalowi część? Nie obniża, tylko zgodnie z zawartą umową może część tego remontu finansowo wesprzeć. O tak. Aha, czyli a wspiera finansowo, czy nie? To znaczy, w tej chwili bym musiał zobaczyć księgowości, jak to wygląda. Nie chcę tutaj opowiedzieć. Taka możliwość zgodnie z umową istnieje. Ale to była jakaś, nie wiem, uchwała zarządu powiatu, czy uchwała Rady Powiatu o finansowaniu jakichkolwiek remontów? Nie, to jest w zawartej umowie jest możliwość i tutaj nie ma. Nie, no pytanie, czy powiat w jakiś sposób przyłożył do tego rękę? Do tego, że wyremontowano budynek, czyli kupiono aparaturę, a dzisiaj niskie podmioty tracą miejsca pracy. Bo dla mnie tak. Panie burmistrzu, budynki są nasze. Wiem. A wobec czego jesteśmy zobowiązani do tego, żeby był w dobrym stanie. I to jest. Okay. Jeżeli chodzi o aparaturę, to na pewno nie żadnej złotówki tu nie dołożyć. No tylko jest to w jakimś sensie pomoc publiczna dla prywatnego podmiotu, prawda? Nawet jeżeli firma dzierżawi. Jeżeli chodziło o przejęcie budynku, przypomnę, że była taka rozmowa, żeby przejąć budynki na własność, to wtedy
miałem uwagę, że żadne 12 lat nic nie można zrobić, tak? A nagle, jeżeli chodzi o pomoc finansową na inne działania, to już jest jakby luźniejsze podchodzenie do tematu. To jest pomoc, to znaczy utrzymanie naszych budynków. Znaczy szkoda na mnie. To trudna sytuacja, ale aspektów jest kilka, między innymi jest taki, że to było przewidzenie, mało to, znaczy to już wszyscy mówili, że tu będzie konflikt, powstanie konflikt między istniejącymi podmiotami, które prowadzą usługi rehabilitacyjne, a tym, co robi teraz, co generalnie proponowała spółka Nowy Szpital, wprowadzając ten oddział. I to było do przewidzenia, przecież wszyscy wiedzieli o tym, że to nie będzie na zasadzie podziału kontraktów tych punktów, tylko po prostu przyjdzie mocniejszy, weźmie wszystko. I tak właśnie się stało. I tutaj jest pytanie, no już trochę za późno to wszystko, ale dlaczego tak to stało, dlaczego nie było takiej polityki prowadzenia, żeby to wyprzedać te fakty i próbować tutaj walczyć nakłania spółkę do tego wyszli w innym kierunku. Było możliwości bardzo dużo. Były propozycje utworzenia tego oddziału DEP i tak dalej. No, były propozycje. Dlaczego akurat też taki wiem? To są wszystko pytania retoryczne, bo wiem, że pan tutaj cały czas mówi, że nie jest pan w stanie odpowiedzieć, ale takie pytania też trzeba tutaj sobie zadawać, wyciągać wnioski. A co najważniejsze, to co wczoraj powiedział profesor Kurzęba, jest koniec kadencji. I co dalej? Do tej pory zmieniała się władza spółki i to też w bardzo krótkim czasie, bez żadnych zobowiązań, bez żadnych rozliczeń, jeśli chodzi o odchodzący zarząd, członków zarządu. Nikt ich nie rozlicza, nikt nie miał możliwości z nimi porozmawiać. Mówię tutaj o was jako o partnerze. Nie było tego. Teraz dlaczego tak się dzieje za każdym razem, chociaż te zmiany już były czterokrotnie przeprowadzane? Nie można do tego doprowadzić, trzeba tak wnioski wyciągnąć, tak skonstruować wizję, chociaż na ten krótki czas, który został do wyboru, tak do czegoś takiego już nie dopuścić. I trzeba, to co tutaj powiedział profesor Kurzęba, bardzo mądre słowa, wyciągnąć wnioski i dać też wytyczną dla przyszłej rady, która będzie zasiadała i tak by oni mogli no już w większym stopniu tego przypilnować, bo to co się dzieje na dzień dzisiejszy, to zupełnie bez możliwości ogarnięcia tego panowania, no, już nie mówię o planowaniu. Także takie są wytyczne i myślę, że te wszystkie pytania, które dzisiaj tutaj padały, to już jest za późno, teraz rozmawiać i krzyczeć na ten temat. Wnioski wyciągnąć i konkretnie działać. To znaczy, chcemy mieć wpływ i mamy wpływ, tak, na określoną działalność. To, co podpisuje Narodowy Fundusz Zdrowia z daną spółką. I oni decydują. Natomiast jeżeli chodzi o ilość punktów czy inne rzeczy, to rozumiem, że też, jeżeli jest... Państwo na niektórej sesji mówili się, że trzeba czekać pół roku, rok, o, dzisiaj też jeszcze, bo trzeba, a wobec czego trzeba było pomóc rozładować sytuację, żeby nie czekać rok na masaż czy na inne rzeczy. A w związku z tym poczekajmy, to będzie 1 lipca, zobaczymy jak to wszystko ruszy. Nie wydajmy w tej chwili już tego wszystkiego od razu. Szanowni Państwo, ja bym często postuję, bo nie mogę się z Panem zgodzić. Skoro nie ma nie ma większej ilości punktów, jeżeli było na Kubień poprzednio 32,5 tysiąca punktów, Pan Smytku z Panią Rutkowską i obecnie jest tyle samo, tylko że 28,5 tysięcy ma Nowy Szpital, 5 tysięcy ma, 2,5 tysiąca ma punktów Pan Smyt, 2,5 tysiąca Pani Rutkowska, to o jakim rozładowaniu kolejki możemy mówić? Niech Pan nie opowiada, że coś się zmieni w tej kwestii. Dziękuję. Dodam jeszcze do tego, przywiązanie pacjenta, klienta do danej placówki, do danej osoby, do danego masażysty, to też tutaj trzeba się liczyć z tym, że nie będzie planowo. Ale naprawdę miesiąc tak jest i czekanie na miesiąc i jest uważam, niewiele tutaj przyniesie jakiejkolwiek informacji, do tego również dalej wyciągać wniosek. To będzie za późno, ale jeżeli się nie podejmie konkretnych kroków też wobec zarządu, dyscyplinowania. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący,
pan Rada Miasta ma również takie możliwości. Zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia o wyjaśnienie tej sytuacji. Dlaczego? Bo Narodowy Fundusz jest jednostką tworzoną zupełnie na innych zasadach. Każda jednostka administracji ma takie same prawa. W tej sprawie, tak? Proszę bardzo. Tak, proszę. Panie starosto, ja powiem tylko tyle, że mieszkańcy ostatnio informują, że opieka w szpitalu naszym powiatowym jest no niedobre, nie wypowiadają się tyle o lekarzach, co o personelu pielęgniarskim. Pielęgniarki masowo uciekają z naszego szpitala, proszę Państwa, ponieważ zarobki są tak niskie, Panie Starosto, że na rękę 1100 zł i do tego jeszcze odciągnięcie dojazdu w granicach 250 zł itd. Proszę Państwa, również u nas nieuregulowane są pewne sprawy, tak jak za granicą. Obserwujemy, że tam ma zakres obowiązków lekarz i ma zakres obowiązków pielęgniarka. A u nas to jest troszeczkę inaczej, że pielęgniarka robi za siebie, wykonuje zawód i do tego jeszcze wykonywanie jest po prostu czynności, które zlecone są lekarzom. Pozwólcie odpowiedzieć na pytanie, dlatego że ja rozmawiałem w komisji z panią członek zarządu tej spółki i chodziło o to, że też mi się powiedziało o tym problemie, właśnie o tych pielęgniarkach, za jakie pieniądze oni pracują, w jakich warunkach muszą dojeżdżać, tak naprawdę to skutka ta wyprawa. Powiedziała coś takiego, że jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, ona to sprawdzi, bo też się wdrażają to wszystko i będą negocjowali, żeby, przepraszam, ja nie jestem tak mocno tutaj związany z tymi wszystkimi lekarzami, w sensie takimi, jak odpowiedzialnym, bo oni mają dyżury, oprócz tego mają etaty na oddziale, jak to tam jest, w każdym razie te dodatkowe dyżury, które tak naprawdę pełnią w ramach tego etatu, które tak są tam na oddziale szpitala, mają być, mówi, że może zaproponuje, żeby zmniejszyło te kwoty, stawki z 50% do 30%. Być może tutaj udałoby się te środki przesunąć na pielęgniarkę, ale to jest zawsze coś, ale ja, do czego ja zmierzam? Do tego, że tak naprawdę organem, który powinien tego pilnować i szanować tych ludzi, ten personel właśnie pielęgniarski, jest starosta. To on powinien też takie rzeczy podpowiadać, że słuchajcie, jest źle, ludzie będą odchodzili, tak? Będziemy mieli ciężką sytuację, jeśli chodzi o personel medyczny i trzeba coś z tym zrobić. I zarząd spółki powinien mieć od razu takie wytyczne, że tak i tak powinien działać. A ma możliwości, bo to wczoraj powiedziała właśnie ta pani członek zarządu. Także panie starosto, to jest kolejny argument do tego, żeby konkretne działania podejmować w stosunku do spółki, która na dzień dzisiejszy rządzi szpitalem. Ja się dowolę, przepraszam, nie jest pani rada, proszę bardzo. Najpierw rada Halina Młodzież. Jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, proszę Państwa, te kłopoty zaczęły się z chwilą przejęcia szpitala naszego. Nie stawiamy tej sprawy w ten sposób. To już w tej chwili narosło i dojdzie do tego, że coś trzeba będzie albo w lewą, albo w prawą stronę postawić. Chciałabym również powiedzieć, że kiedykolwiek się znajdę na spotkaniu, jest mowa o szpitalu, proszę Państwa, naprawdę nie jest dobrze z opieką. Nie jest dobrze z opieką w dalszym ciągu. Tam się również wymienia lekarzy, prawda, no takim oddziałem jest takim, bym powiedziała, bardzo trudnym jest oddział wewnętrzny, bo tam jest bardzo dużo ludzi starszych chorych, prawda. Ale to zostawmy w desce. Odnieść się chciałam również do tych oddziałów rehabilitacyjnych, proszę Państwa. Wczoraj kto miał gazetę, szkoda, że nie mieliśmy gazety lubuskiej na tym spotkaniu, w którym żeśmy byli, ale proszę Państwa, kolejka do rehabilitacji w Krośnie, pytaliśmy, co tam się działo. Również takie same zapisy odbyły od wczesnych godzin porannych, no, w nocy bym powiedziała, podobnie jak w Zielonej Górze. Ja mam takie zdanie, ja nie myślałam o tym, że jeżeli powstanie nowy zakład rehabilitacyjny, że zmniejszą się kontrakty w tych dwóch zakładach. No, jakie warunki są kontraktu, to każdy wie.
Powiem tylko tyle, że jeżeli te usługi w nowym oddziale rehabilitacyjnym, bo sprzęt jest piękny, jeżeli obsada będzie taka, jak powinna być, będą mieszkańcy zadowoleni z tego, to proszę Państwa, tu jest no niestety prawo konkurencji, ale myślałam wtedy, że będą te usługi dla tych zakładów pozostawione, prawda? Bo czekamy bardzo dużo miesięcy, tak jak tu koleżanka wspomniała, 11 i więcej. Nie będę się wypowiadała, proszę Państwa, jak to było traktowane w czasach, w godzinach pracy, czy najpierw była komercja, Niemcy, czy najpierw był Polak z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo Państwo dobrze wszyscy wiemy, jak to mniej więcej funkcjonuje. Ale oczekuję na to, że po prostu czas pokaże, jak to zostanie po prostu. Czy Pani Lutkowska rzeczywiście, tak jak mówiła, zlikwiduje ten zakład rehabilitacji, czy Pan Smyk ograniczy, zobaczymy. Ale czy mamy aż taki wpływ na to? Panie Przewodniczący, Pan Zakutu. Pan Starosta, muszę powiedzieć o pięknej, nowoczesnej aparaturze, która będzie w tym zakładach. Bardzo ładnie. Tylko, Panie Starosto, zabiegi wykonywane na aparaturze punktowo są znacznie więcej obciążone, jak te będą zapisywać na zabiegi aparaturowe, które pochłaniają znaczną ilość punktów, czyli przyjęcie będzie mniej pacjentów. I nie, co prawda nie wszystkie zabiegi wymagają aparatury, ale jeśli to da większy dochód, no to się będzie zapisywać na aparaturowe, czyli znowu stracą pacjenci. Tutaj jest błędne koło. Coś tutaj w tym całym interesie nie ma. Dziękuję. Proszę Państwa, muszę dokończyć tę pracę, ponieważ jeszcze 15 minut muszę być w szpitalu w Kubę, skoro... Jeżeli chodzi o interpelację tutaj Pana Zdobylaka, trzy czterodkowie w Koperniku, tak, faktycznie od września to ruszy. Wydaje mi się, że pomysł trafiony, bo rodzice są bardzo zadowoleni. Przy okazji równolegle sprawdzają możliwość od września zrobienia coś przez Szkoła Polsko-Niemieckiego. Rozmawiał jeszcze z burmistrzem Schenkendorfer, żeby opłaty były zdecydowanie niższe, ale to poczekać do tego uchwała gminy Schenkendorfer. Jest jakieś zapewnienie finansowania koncernu Vattenfall. Także no zobaczymy, jeżeli to będzie w zasięgu naszym i naszych mieszkańców, no to być może taka oferta będzie również jakimś uzupełnieniem całkowitej oferty. Przypomnę, że była mowa o tym, że tam będą zatrudnione również polskojęzyczne osoby i niemieckojęzyczne osoby, czyli typowo przedszkola polskojęzyczne. Jeżeli chodzi o inwestycje ze wspólnotami, faktycznie bardzo dobrze wygląda i myślę, że efektów jeszcze będzie dużo. Jak nie ma środków unijnych, na które czekamy, to wydaje mi się, że takie rzeczy należy realizować. Jeżeli chodzi o remonty w szkołach i interpelację Pana Włoszaka, oprócz tego przyłącza do LO, dodatkowe środki na remonty w okresie to m.in. 27 tysięcy dla przedszkola miejskiego nr 3 na remont kuchni, 10 tysięcy dla szkoły podstawowej nr 3 na remont pomieszczenia biblioteki w celu dostosowania do potrzeb grupy zerówki, dodatkowo świetlicy dla dzieci najmłodszych, 5 tysięcy dla szkoły podstawowej nr 2 na budowę sieci internetowej, 3 tysiące dla szkoły podstawowej nr 1 na niezbędny remont sali przeznaczony na dodatkowy oddział przedszkolny oraz wyposażenie tego oddziału będzie w ramach dodatkowych 10 tysięcy złotych przeznaczonych każdej szkole podstawowej, czy tam przyznanych każdej szkole podstawowej z budżetu centralnego na doposażenie świetlic. Ulica Zwycięstwa i Czystość. Tutaj myślę, że PUM przyłoży się do tego, jeżeli chodzi o oświetlenie, jaka celowa już osoba. Ja o tym nie wspomniałem, ale jesteśmy po spotkaniu z Eneosem. Być może można byłoby jeszcze w tym roku kilka tego rodzaju tematów załatwić. Czekamy na ruch Eneosa, bo jest jakaś tam możliwość współpracy z tą firmą, ale jak będzie coś już konkretnego, to wtedy Państwu powiem. Jeżeli chodzi o tę interpelację Pana Gwizdarskiego, plan zagospodarowania przestrzennego całego miasta faktycznie brakuje, tylko koszty są horrendalne. To już są, wydaje mi się, milionowe kwoty. Myślę, że Pan Przewodniczący jako ekspert
potrafiłby oszacować tego rodzaju przedsięwzięcie. Od Państwa zależy. Jeżeli będzie to wpisane, my to zrealizujemy, to Pani Naczelnik, proszę, Polska się ucieszy. I Pan architekt również, który będzie musiał wydawać decyzję wątpliwego zawodowego. Czy jeżeli? Na przestrzeni lat to się opłaci. Na pewno. Nie mówi, że tak. Jeżeli chodzi o opłatę targową, wszyscy ją powinni płacić, niezależnie od miejsca, w którym handlują. Jeżeli tak nie jest, to wynika to ze złej ściągalności, ale póki co staramy się egzekwować tą opłatę od wszystkich. Jeżeli chodzi o szalik WTZ-u, tutaj koordynatorem całej akcji, pomysłodawcą była pani Ewelina Kuznowicz. I wydaje mi się, że promocja tego przedsięwzięcia była duża. Nie było prośby jakiegoś tam specjalnego wsparcia do nas. Pani Guznowicz sama promowała ten projekt i wydaje mi się, że ona w sumie zrobiła to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli Pan ma jakiś inny pomysł lub miał inny pomysł, to trzeba było się zwrócić, to byśmy chętnie jakoś pomogli. Ale wydaje mi się, na moją to było to dobrze zrobione. Muszę z tym Panie zaprzeć, że tam tak, Pani Ewelina robiła taki PTL ekspresu, media, nie było zainteresowania. Druga rzecz była przeszkoda generalnie taka, że po prostu tego dnia, kiedy było zaplanowane, było za gorąco, tam nie miał nikt siły, żeby z tym szalikiem wychodzić i go rozwijać. Oni po prostu wszyscy uczestniczyli, te warsztaty, literatki, oni byli, widać po prostu, no, bardzo gorąco, bo nikt nie miał ochoty, żeby tam... A no nie chodziło o wykorzystanie tego elementu, właśnie pokaz na całe miasto, o to mi chodziło. Oni to pięknie zrobili, ale miasto powinno wykorzystać tego. Porozmawiamy, tylko to już, to jeszcze jest ten szalik, bo nic nie stanie na pewno, bo to już sama to pozwólka również się uda. A wolny wykorzystać. Ja chciałbym powiedzieć wszystko do końca i wtedy ewentualnie jeszcze będziemy mogli porozmawiać, jeżeli starczy czasu. Kotłownia przy szkole numer 3 zlikwidować. Tutaj rozumiem, traktuję ten jako wniosek do budżetu na przedszkolowy. Jeżeli chodzi o interpelację pana Białka, MOPS i MOS, żeby również przyjrzeć się tym wynagrodzeniom, przyjrzymy się i zobaczymy, jaki to byłby efekt, żeby takie podwyżki można byłoby zrobić. Jeżeli chodzi o realizację inwestycji RZGW, czy jest zgodna z projektem? My nie znamy tego projektu budowlanego, który ma RZGW. Możemy się ewentualnie postarać o to, czy może jakieś umówić spotkanie w tej kwestii, żeby można byłoby to jakoś porównać. Jeżeli chodzi o Izbę Wytrzej w Raculi, ponowimy ten temat i poszukamy pieniędzy, zostawimy Państwu ofertę, jak to miałoby wyglądać. Jeżeli chodzi o ulicę Rycerską, brakuje dwóch ławek. To też Pan Sendera wcześniej zgłaszał ten temat. Myślę, że w najbliższym czasie te ławki zostaną tam postawione. Umyć ławki przy parkach, sprawy porządkowe. To również jeżeli chodzi o lustra, też zwrócimy się do zarządców. Teraz jeżeli chodzi o interpelację Pana Rogińskiego. Mieszkańcy się zwracają, mieszkańcy chcą wiedzieć. Słyszę głosy, wyborcy chcą wiedzieć. Proszę odsyłać do mnie każdy raz w takiej sytuacji, bo ja mam największą wiedzę i tutaj jeżeli ktoś jest mocno zainteresowany, to proszę odsyłać do mnie. Ja chętnie przyjmę każdego, wytłumaczę, jak wygląda sytuacja i tak dalej. Wydaje mi się, że powinien Pan mieć wiedzę, ponieważ człowiek uczestniczył Pan chyba w tych komisjach, kiedy ta skarga była rozpatrywana. Było spotkanie. Ja bronię interesów gminy, żeby jak najmniej zapłacić. Państwo Ruszczak, wiadomo, bronią swojego interesu. Wydaje mi się, że porozumienie jest bliskie osiągnięcia. Wytyczyliśmy sobie pewne cele i na razie je realizujemy. Pan Przewodniczący uczestniczył w tym spotkaniu z Państwem Ruszczak. Na razie czekamy na ich ruch. Bo generalnie też się dziwię, że mieszkańcy tutaj znaczy, pytają, bo generalnie Państwo Ruszczak mają na bieżąco informacje i oni są w kontakcie ze mną też. Także nie wiem, skąd mieszkańcy o tym wszyscy wiedzą. Bardziej powiedziałbym nawet jakoś tutaj tajemnicę może też wiedzą, ale na to jak mieszkańcy pytają, to trzeba odpowiadać na nie. Tak, jeżeli chodzi o promocję gospodarczą, w tym momencie przygotowana jest procedura przetargowa. Krosno Odrzańskie będzie odpowiedzialne za jako lider projektu, za całość. I w tym momencie są już końcówka wytycznych, niedługo zostanie ogłoszone przetargi i wyłoniony wykonawca.
Jeżeli chodzi o kontrolę pana Stachowiaka, no, pozwolę się zwrócić o prośbę, czy jest już protokół gotowy, jak wygląda. Jeżeli chodzi o ośrodek szkolno-wychowawczy, no, ja bym prosił, żeby pan skoncentrował swoją energię na rozmowach z pana kolegą partyjnym Robertem Pomorskim, z pana starostą, żeby oddał pieniądze, które zabrał nauczyciela ze szkolnego ośrodka wychowawczego, ponieważ od tego się rozpoczął cały problem. Ja podtrzymuję swoje stanowisko, że przekażę państwu pełną wiedzę, jeżeli chodzi o finansowanie tego ośrodka. Natomiast na dzisiaj powiem szczerze, że tej pełnej wiedzy nie mam, ponieważ na dzień, powiedzmy, sprzed miesiąca mieliśmy informację, że to jest koszt około 600 tysięcy złotych na minusie. Natomiast wiem, że w międzyczasie powiat dostał wyrównanie subwencji, czyli dodatkowe pieniądze, więc tak naprawdę trzeba było znowu ponowić całą procedurę i sprawdzić, jakie to są pieniądze, żebyście państwo mogli mieć jakąś wiedzę, jeżeli chodzi o decyzję. To nie będzie moja decyzja, jeżeli chodzi o przeniesienie czy tam przejęcie tego rzeczy, tylko państwa decyzja, więc ja tutaj o wszystkim o niczym nie będę decydował de facto, tylko państwo. Natomiast moim zadaniem jest spowodowanie, żebyście państwo zagłosowali, mając pełną wiedzę, a tej pełnej wiedzy dzisiaj nie ma. Jest tutaj propozycja pana profesora Kurzenko, żeby zrobić wspólną komisję w tej sprawie, miejsko-powiatową, żeby przyjrzeć się tutaj. Była zresztą ostatnio na komisji miejskiej były panie, rozmawialiśmy, mają duży żal do negocjacji, do pana starosty, do całej sprawy. Nie może to być odpowiedź tak lub nie, jak pan sobie tego życzył. Myślę, że to... Nie jest pan tego. Ja nie jestem wyłony z pytania, więc... Dobrze, idziemy dalej. Strażacy. My mieliśmy tutaj spotkanie, przyjechał do nas i pan wojewoda, i pan komendant wojewódzki Straży Pożarnej. Zaproponowano nam pomoc w tej sprawie, więc trudno takiej pomocy odmówić. Prognozy były, wtedy był poniedziałek, one były bardzo złe, więc sytuacja była dosyć dramatyczna, więc tę pomoc przyjęliśmy. Wydaje mi się, że w ofercie suma summarum dobrze się stało, że tak to wyszło, ponieważ wszyscy instytucje odpowiedzialne za zabezpieczenie przeciwko działaniu Gubina, no wydaje mi się, że tam też się podniosło niektórym osobom ciśnienie i zaczęły w końcu reagować. Lepiej późno niż wcale. Te pieniądze, które zostały wydane, nie są zmarnowane, ponieważ te mocne już tam zostaną. Jeżeli chodzi o tę interpelację pani Woli, zatoczka przy Rosmanie, damy znak do 1,5 tony. Jaką substancją mieszkaniową dysponujemy? Ja częściowo pani odpowiedziała na to pytanie, że mówiąc o 60 mieszkaniach, które kupiliśmy w poprzedniej kadencji, to znacznie poprawiło jakość mieszkań naszych mieszkańców. Myślę, że jesteśmy w ogóle... Składała pani, jaką substancją mieszkaniową dysponujemy? Nie. Oczywiście, że tak. Interpelacja. To chyba, że pani miała to w odpowiedzi na niezagłosowanie na absolutorium. Źle pani przeczytała interpelację, pani to przeczytała. No było tak. Zresztą jest nagrana sesja, gdzie mogły odsłuchać. Ale o substancji mieszkaniową również. Tak. Ja myślę, że proponuję, żebyście państwo zrobili komisję w tej sprawie, żeby zaprosić. To proszę zawnioskować. No to niech przewodniczący którejś komisji zrobi taką komisję w tej sprawie i myślę, że... Dobrze, bo to trzeba przygotować się do tego, tak? Pan naczelnik musi podbierać informacje, policzyć wszystko i patrzeć, jak wygląda, jak trzeba być na temat. Jeżeli chodzi o czyszczenie rowów, to jak mówiłem, no, pewne prace zostały wykonane, pewne prace będą również wykonane jeszcze w tym roku, bo takie mamy plany. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, tutaj zależy też wszystko albo wiele od wójta, bo nie ma sensu robić ścieżkę rowerową do granicy administracyjnej
miasta i potem nie będzie kontynuacji. Jest taka wola, żeby zrobić ścieżkę rowerową od McDonalda do mostu kolejowego, ale wójt musiałby ją kontynuować i wtedy ona mogła być aż do Brodów. Zabronić handlowanie na parkingach. Myślę, że jest to zasadne. Jeżeli chodzi o ławki dla osób starszych, ulica Królewska, wcześniej pan Rubiński chyba testował to, żeby tą ławkę zlikwidować, teraz jest interpelacja, żeby... Nie to? No, była taka kiedyś interpelacja. Dobrze, to chyba wszystko. Chociaż na koniec jeszcze bym chciał pewną rzecz zainicjować, ponieważ w obecności tutaj pana mecenasa zawodniaka, bo pani Wonicz poinformowała mnie, że jest podejrzenie, iż pan mecenas pobiera pieniądze w PCM-ie i od miasta, i od mieszkańców, więc warto było tą sytuację teraz wyjaśnić. Jeżeli pani by była łaskawa o tym powiedzieć, to myślę, że pan mecenas się do tego ustosunkuje, a ja już w tym momencie dziękuję. Przepraszam, sformułowanie pana chyba nie jest odzwierciedleniem tego, kiedy przyszłam do pana z pytaniem, prawda? Pytanie do pana skierowane było następująco. Po dyżurze, na który przyszła mieszkanka naszego miasta, zapytała, czy w centrum transgranicznym są udzielane porady prawne. Ja powiedziałam tylko tyle, że dokładnie zapytam pana burmistrza, ponieważ uważa, że te porady prawne są odpłatne. Ja przyszłam do pana i zapytałam, panie burmistrzu, jak to jest, czy one są odpłatne, czy pan obsługujący ten centrum transgraniczne po prostu ma odpłatność za udzielanie tych porad. Pan powiedział, że owszem, tak, ale po prostu to też jest w granicach przyzwoitości, jakiej treści jest porada, prawda? I na tym, tak pan powiedział, tak, że nie mogą tam się schodzić mieszkańcy miasta, chwileczkę, że tam nie mogą się schodzić mieszkańcy miasta, ponieważ w Centrum Transgranicznym udziela porad prawnych pan o właściwej tematyce. Tak, dobrze, więc ja powiem, jak ja odpowiedziałem, bo tutaj zostały włożone w usta słowa, których nie powiedziałem. Pan mecenas, my go finansujemy i on nie pobiera dodatkowych środków za to, że siedzi w TCM-ie i prowadzi porady prawne. Natomiast, jeżeli ktoś przyjdzie, nie wiem, z jakąś sprawą, mocno skomplikowaną inną, wtedy pan mecenas mówi, że to się nie mieści w granicach tej porady prawnej darmowej i wtedy zaprasza ewentualnie do swojej kancelarii, to, ale niech sam powie zresztą. No właśnie, proszę bardzo o udzielenie informacji. To też nie jest tak do końca, ponieważ wszyscy ludzie, którzy do mnie przychodzą, są, wszystkim tym ludziom są udzielane bezpłatne porady prawne. Tak. Jak pierwszy raz się dowiedziałem o tym, no to o tym, prawda, co pan burmistrz usłyszał, no to poczułem się tak, jakby ktoś powiedział, że mecenas zawodniak kraka, mniej więcej. On mi się w głowie nie mieści, żeby udzielać ludziom porady prawne, być opłacanym na umowie z TCM-u, a pobierać jeszcze pieniądze. Coś takiego w życiu nie miało miejsca, a tego typu twierdzenie, jeżeli zrodziły się w czyjejś głowie, bo jak rozumiem, mieszkanka się po prostu zapytała, bo jej zdaniem są płatne porady prawne. Tak. Mieszkanka była w błędzie, powinna pójść do PCR-u i się dowiedziała, że są bezpłatne. Natomiast jeżeli zachodzi tego typu sytuacja, że mówię, że sprawa jest skomplikowana, tak? Tu pani czy pan musicie mieć pozew, albo odpowiedzieć na pozew, albo napisać pismo i tak dalej, to informuję, że zakres moich usług w PCR-ie ogranicza się do porad prawnych, że pism żadnych dla ludzi nie pisze. Zresztą no, trudno, żebym pisał pisma, skoro umowa, którą mam zawartą z TCM-em, dotyczy porad prawnych. Wówczas nie odsyłam do swojej kancelarii, tylko odsyłam do innych adwokatów również. Mówię, że proszę panią, czy proszę pana, na pana miejscu, czy pani miejscu zrobiłbym to i to, tak? Ale to już jest prowadzenie sprawy. Może pani skorzystać z moich usług, może pani skorzystać z usług innych mecenasów, podaję tu lub tam. Także to nie jest tak, że mówię. Za to pobierana jest jakakolwiek odpłatność. Czy jeszcze mogę coś powiedzieć, prawda? Więc informacja była takiego rodzaju po prostu, czy ten punkt
kranty wygraniczne, gdzie pan tam po prostu urzęduje, czy może być tym punktem, gdzie mogą żyć mieszkańcy po porady prawne różne tematy. Zawsze. Tematyka, którą mam na poradach prawnych. Tematyka, którą mam na poradach prawnych. Dlatego też pytałam, ponieważ takie no, i może tak, ja potraktuję to jako pewnego rodzaju nieporozumienie, tak? No chyba tak. Aczkolwiek po sesji możemy się spotkać. Nie, no ja już uważam sprawę za wyjaśnioną. W każdym razie tematyka porad prawnych jest, no wachlarz jest bardzo szeroki. Przychodzi bardzo dużo ludzi. Na ostatnim dyżurze, że tak wyrażę, który mam dwa razy w miesiącu, po 4 godziny, było 8 albo 9 osób. Bardzo często te osoby przychodzą również z osobami towarzyszącymi, które coś tam jeszcze dopytują w swoim imieniu, tudzież w imieniu tej osoby, z której są. Także myślę, że i to jest funkcjonuje. Nie, to jest nieopłatne. Nic za to nikt nie płaci. Osoby te są tylko zapisywane właśnie do celów statystycznych, że były i tyle na ten temat, bo wiem, że urząd się musi z tego projektu rozliczać, więc tego typu spis osób jest niezbędny. Natomiast nigdy się nie zdarzyło, żeby żądał, informował, że żądał pieniędzy, bo nie informował, że porada jest odpłatna. Owszem, porada jest odpłatna u mnie w kancelarii, ale to jest moja działalność gospodarcza. Sprawa dużo uprzedza. Zgłoszę się tutaj do odpowiedzi, bo chciałem.